Cześć, auryczny tarot i aura miesiąca lipca 2019 dla trygonu ognia. Zapraszam wszystkie barany, lwy i strzelce do przesłań na miesiąc lipiec. To jest taki główny nurt przedsłowie tego, co będziecie mogli zobaczyć indywidualnie, osobno, indywidualnie dla Waszego znaku zodiaku, oczywiście w osobnych filmikach. Natomiast tutaj słowem wstępu zobaczmy, jaka aura szykuje się Wam w odniesieniu do lipca. Ja Was serdecznie witam przede wszystkim w jednym z pierwszych naszych spotkań aurycznego tarota. Spróbujmy zobaczyć, jakie przesłanie szykują Wam karty na miesiąc lipiec dla Waszego trygonu, dla trzech znaków ognistych. Baran, lew, strzelec i lipiec 2019. Baran, lew, strzelec. Przesłanie ogólne 2019 lipiec. Na razie sobie odłożę, wiesz co, to pytanie. Ponieważ możecie nie wiedzieć, a możecie być zdziwieni, ja pozwalam kartom samodzielnie decydować o wyborze. Niekiedy oczywiście tak, wybieram karty im. Natomiast staram się tutaj współgrać z energią. Szalenie lubię tą talię i dlatego nie chcę ingerować za mocno. Spójrzmy na Wasze czytanie, na to, co dla Was szykuje, jaka aura się dla Was szykuje w lipcu. Pod spodem mamy kartę wzrostu, kartę stabilizacji, kartę dojrzewania. Co karty chcą nam powiedzieć? Widzę tutaj dużo komfortu i pozytywnych widoków na życie. Jesteście pełne energii i błysku. Myślę, że nie spodziewacie się żadnego deszczu. Myślę, że jesteście przepełnieni chęcią działania i tym, że coś musi wzrosnąć. Nawet jeżeli coś było nie do końca komfortowe dla Was, cechuje Was bardzo optymistyczna nuta w tym miesiącu, mam wrażenie, która daje Wam pęd do przodu. I oczywiście były wzloty i upadki i były trudy związane z tym, żeby być w tym miejscu, w którym jesteście obecnie. Tak to odczuwam. A mimo to macie w sobie pokłady bardzo dużej, pozytywnej wizji i chęci kreowania siebie. Sądzę, że będziecie w tym miesiącu inwestować w swój rozwój. Będziecie inwestować albo w pójście jeszcze dalej w kierunku, który jest, w którym już jesteście, ale poszerzając jego spektrum o nowe możliwości, albo skłonicie się ku zupełnie nowej podróży. Dla niektórych z Was może być to podróż związana z rodzicielstwem, nawet bym powiedziała. Wzrastacie. Wzrastacie i czujecie grunt pod nogami. Czujecie ten grunt na tyle mocno, żeby
chcieć jeszcze czegoś bardziej? Czy stoją przed Wami opcje, które dają Wam możliwość dodatkowego zarobku? Jeśli tak, to będziecie chętni się tego podjąć. Będziecie zwiększać swoje kompetencje, ale również będziecie chronić swoją prywatność w tym miesiącu. Swoją i swoich bliskich. Jeżeli wybieracie się na wakacje, to z pewnością będziecie chcieli jechać lub lecieć tam, gdzie jest pełnia słońca, gdzie jest bezchmurne niebo, a Wy możecie się poczuć taką ostoją dla Waszego domowego ogniska. Ten miesiąc pozwoli Wam na rozstrzygnięcie, podjęcie decyzji lub odpowiedź na pytanie, co daje Wam błysk, co pozwala Wam lśnić. Widzę wśród Was osoby, które muszą zadecydować, czy chwilę przystopować ze swoją karierą i wybrać życie rodzinne, czy brnąć dalej. I chcę Wam powiedzieć, że wybierzecie coś swojego. Coś, co bliższe jest Waszemu sercu i Waszemu organizmowi. Ale to będzie zupełnie coś innego niż do tej pory. Jednak pamiętajcie, musicie tańczyć według naturalnego rytmu. Nie przegapiając żadnej nuty, bo jesteście teraz w fazie wzrostu, w fazie również ochrony. Nie tylko wy chronicie innych, ale wy sami tworzycie pewne środowisko wzrostu dla samych siebie, pewien inkubator, który pozwala wam czuć się bezpiecznie w chwili stawiania, bądź za chwilę postawienia pierwszego kroku w tym nowym dla Was kierunku. Pamiętajcie, że to Wy jesteście kreatorami swojej przyszłości. I wydaje mi się, że w lipcu będziecie tego najlepszym dowodem, barandy, lwy i strzelce, że poczujecie siłę swoich możliwości. U Was nie nazwałabym tego zmianami. U Was nazwałabym ten proces otrząśnięciem się bądź dostrzeżeniem potęgi Waszej osoby. Zobaczmy, co karty Tarota będą chciały nam mile tutaj dopowiedzieć, kontynuację tej przepowiedni. Poprosimy energię, aurę lipca 2019 dla znaków ognistych, baranów, lwów i strzelców. Poprosimy energię lipca 2019, baranów, lwów i strzelców. A więc słońce. Lipiec będzie gorący w ogóle. Mam wrażenie, słuchajcie, że to będzie bardzo, bardzo taki ekstremalny miesiąc. Poprosimy energię dla baranów, lwów i strzelców. Trygon ognia, lipiec 2019. Trygon ognia, lipiec 2019, barany, lwy i strzelce. Wypadły dwie, zostawię je, słuchajcie, aczkolwiek dla mnie kluczową jest ta. I to jest Wasza energia, w ogóle zaczynaliśmy film również od karty, która była na spodzie przeze mnie wybrana. Wybrałam po to, żeby pokazać, dla kogo będzie ten przekaz. No i chyba się sprawdziło, że to dla Was. Słuchajcie, dosyć mocna karta na spodzie. Magik.
wydaje mi się, że są wśród Was osoby, których coś zawiodło. Ale tak w ostatnim czasie, że ktoś zawiódł Waszą wiarę Waszą w inne osoby, że gdzieś straciłyście ostatnie światełko w tunelu na to, że myśleliście, że ludzie są inni niż są. A Wasze metody będą, mimo to, że świat się zmienia, nadal funkcjonowały niezawodnie i przyniosą pozytywne dla Was efekty. Trochę przeceniłyście niektóre z Was możliwości osób, które były na Waszej drodze, bo one się nie zachowały tak, jak Wy byście sobie życzyły. I o tyle, o ile było to słuszne, że wynik faktycznie powinien wskazywać na Waszą rację, to w lipcu będziecie podejmować kroki ku wycofaniu się emocjonalnemu, do większego uduchowienia i logiki. Ale też połączenia tych wszystkich aspektów, z tym, że z takim przewodnim elementem dostosowania się, patrzenia, obserwowania, wyciągania wniosków, ważenia, mieszania. Nie będziecie chcieli pokazać do końca też swoich intencji. A to właśnie przez ten jeden mały szczegół. Bo ci, którzy byli niezbyt uczciwi w swoich intencjach w stosunku do innych, to sami mogą dzisiaj zbierać żniwo tego. W jaki sposób funkcjonowali i myśleli, że się sytuacja odwróci na ich korzyść. Wasza energia jest... Jesteście osadzeni w swojej energii bądź co bądź. Takie mam wrażenie. I tak jak powiedziałam, poczucie stabilizacji, stabilności, poczucie własnej wartości, poczucie własnej mocy. Dla niektórych mam przeczucie, że się ci zlęknieni staną mocno i jeszcze bardziej stabilnie przed lustrem i powiedzą: taką mam siłę, taka jestem, taki jestem, mogę więcej, czy mogę, po prostu mogę. Dla niektórych będzie to faza wycofania się z bycia za mocno lub zbyt raptuśnym. Czas chwilę pomedytować, zastanowić się, przyjąć inną strategię, nie na gorący umysł, ale nie bać się i być pewnym tego, dokąd doszliście i co Wam to dziś daje. Nowy kierunek i tak podejmiecie i to będzie, mam wrażenie, silniejsze od Was, bo przyświeca Wam ta energia. Natomiast nie zapominajcie, że że więcej należy teraz obserwować, aniżeli pokazywać. Ale również po to, żeby nie zagłuszać tego, co jest prawdą. Karty Lenormand jeszcze chcą nam tutaj się objawić dodatkowo. No bardzo ładnie macie, słuchajcie, znaki ognia. Po burzach przychodzi słońce. Jeśli one się jeszcze, te burze, nie rozwiały, to lada moment rozwieją się. Niewątpliwie w wielu przypadkach będzie konieczny Wasz krok, żeby zmienić kierunek i uniknąć burzy, nie spotkać jej na swojej drodze, bądź w ostatnim momencie złapać za parasol i się ochronić. Będziecie mieli wiele możliwości do wyboru. Możliwości, które będą dla Was korzystne, ale musicie mieć wytężoną uwagę i przede wszystkim patrzeć na wszystko w sposób optymistyczny. To jest bardzo ważne, że optymizm i nadzieja, ale również
w dobry sposób musicie zapatrywać się na siebie i innych, dadzą Wam możliwość szybszego i płynniejszego przemieszczania się ku wyznaczonemu celowi. Musicie pozostać w kontakcie z ludźmi, musicie być w przepływie informacji, dlatego zbyt radykalna izolacja nie jest wskazana w tym miesiącu, ale umiejętność, elastyczność w posługiwaniu się słowem, w posługiwaniu się myślą, sposób wykorzystywania sposobów komunikacji z innymi, ale w taki sposób, który będzie uczciwy. Niektórzy wypłyną na szerokie wody z pomysłami, z nadzieją, z nowościami. Niektórzy uciekną do ciepłych krajów lub do ciepłych miejsc. A dla innych będzie to miesiąc pełni. Pełni również pełni własnych możliwości. Starajcie się wybierać mądrze azymut i nie trwożcie się chwilowymi postojami. One też są potrzebne. Zapraszam Was do czytań przeznaczonych do konkretnych znaków zodiaku. Znajdziecie je w osobnych filmach. I dajcie znać. Do zobaczenia. Hej.